Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda musiał się uporać z wyasygnowaniem i to w ciągu zaledwie kilku dni z budżetu powiatu ostrowieckiego 15% kwoty brakującej na zakup rezonansu magnetycznego, którego koszt całkowity to ponad 4 miliony złotych. 85% środków pokryło Ministerstwo Zdrowia. Na przedświątecznej sesji Rady Powiatu starosta ostrowiecki poinformował, że środki własne udało się znaleźć. Kwota 600 tysięcy została wygospodarowana z budżetu, ale w związku z tym, że starostwo powiatowe to nie tylko starostwo, to gminy, które w tym starostwie są, ja poprosiłem o spotkanie dzisiaj wójtów, burmistrzów i prezydenta w celu takiej bardzo, jak się okazało później, dobrej rozmowy. Spotkanie z przedstawicielami władz ościennych rzeczywiście okazało się być owocne. Na podstawie zawartego z gminami porozumienia udało się pozyskać środki własne na zakup rezonansu magnetycznego. Gminy będą partycypować w kosztach rezonansu magnetycznego poprzez mój autorski pomysł partycypacji zależnej od ilości mieszkańców, czyli każda z gmin ościennych, zależnie od ilości mieszkańców, da taki wkład w rezonans. Z czego? 400 tysięcy da starostwo powiatowe, natomiast 200 tysięcy dadzą gminy. To przy ilości mieszkańców wychodzi 2,10 zł na każdego mieszkańca. I tak gmina Bodzechów na zakup rezonansu magnetycznego przekaże 24 tysiące złotych, miasto i gmina Kunów 18 tysięcy złotych, miasto i gmina Ćmielów 14 tysięcy złotych, gmina Waśniów 12 tysięcy złotych, gmina Bałtów 6 tysięcy złotych. O kwocie przekazanej na zakup medycznego sprzętu przez miasto Ostrowiec osobiście poinformował prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, obecny na ostatniej sesji Rady Powiatu. Panie starosto, odpowiadając na pana wniosek, miasto informuje, że miasto 30 grudnia na sesji przekaże państwu 126 tysięcy na rezonans magnetyczny. Na pojawienie się w szpitalu powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim rezonansu magnetycznego długo wyczekiwali mieszkańcy powiatu ostrowieckiego. Do tej pory korzystanie z tego urządzenia było utrudnione. W Ostrowcu jest tylko jedno urządzenie zwane rezonansem magnetycznym. Ono jest w rękach prywatnych, gdzie pacjenci mogą z niego korzystać w godzinach od 8 do 16, więc wszyscy pacjenci ze szpitala powiatowego muszą korzystać z prywatnego rezonansu. Często pacjenci są dowożeni, bo jak wiemy, no różny stan jest chorych i zapotrzebowanie na takie urządzenie w naszym szpitalu było olbrzymie. Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda jest zdania, że pierwsze tak budujące spotkanie to początek nowej partnerskiej współpracy samorządów. Myślę, że ta współpraca będzie coraz lepsza. Ustaliliśmy, że będą spotykać, że będą takie spotkania, odbywać się takie spotkania robocze, na których będziemy mogli reagować na to, co dzieje się w gminach, na to, co dzieje się w starostwie. Rezonans magnetyczny już od 15 stycznia jest zarezerwowany dla ostrowieckiego szpitala. Wcześniej trzeba jednak przygotować w lecznicy odpowiednie pomieszczenie dla tego urządzenia. Prace w szpitalu trwają.